Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 16 sierpnia 2023. Dzisiaj mamy środę. Jest godzina już, oj nie wiem, po ósmej. Ósma z minutami. Odwiozłam dziewczynki na tej półkolonie. Dzisiaj już wyspane, znaczy wczoraj już przyjechały wyspane, no ale humor miały już na koniec taki, wiecie, wymęczone były. Więc dzisiaj są w dobrej formie, poszły się bawić, a ja wracam do domu zrobić sobie kawkę. Wczoraj posiedzieliśmy chwilę ze znajomymi, nie było jakoś bardzo późno, jak skończyliśmy, no ale jednak zmęczenie jakieś tam jest, bo się po prostu zwyczajnie słabo wyspałam. Więc tak, jadę, słuchajcie, bo mam dużą ochotę na kawę, a jeszcze w drodze powrotnej się zrelaksuję słuchając muzyczki. No i widzimy się w domu. To już w domku, gdzie kawka, zaraz Paweł przyjdzie. Brudny ręcznik nam tu wisi przed nosem, pięknie. Dzisiaj pogoda zapowiada się idealna, tak jak wczoraj. No. Do smacznego. Wy też kawę pijecie? Obudził się. Księciunio. Księciunio. Ja już tu obróciłam w tą i nazad kawkę. Zrobiłam wszystkim, a tam w ogóle z tamtej strony nie powiedziałam, się dzieją porządki. Ojej. Dobrze, że wyszłam, bo przecież panowie by na to czekali, aż odjadę tym samochodem. Nie wiem, do której. W sensie, że co, że nie ogarniam? Nie, nie, tylko ja w ogóle nie pomyślałam. Ty też nie, nie? On stał na środku podwórka, oni chcieli tam czyścić. Ale powiem ci, tak mi pięknie wyczyściłeś samochód wczoraj, że ło. No właśnie, nie wiem. Widać było, że on potrzebował, miał taki nalocik. No niestety na tej myjce takiej bezdotykowej nie ma rady. Szans tak umieć, nie ma opcji. No, to teraz jest czyściutki. Jakoś więcej zaczęłam widzieć przez te szyny. No to tak. Tam tylko felgi trzeba, wiesz, wyziochlować. Nie, to już mi w ogóle nie przeszkadza, jest tak jak jest, dobrze. Ale front felg się zaświecił. Nie, jest, nieprawda, nie, nie, w ogóle nie, jest okej, okay, bardzo okej. Okay. Władek! Chciałam tutaj zrobić jeszcze przy okazji mały update, bo teraz spojrzałam na domek wczoraj, chyba wieczorem późnym. Odpisał mi ten pan. W ogóle, no muszę to powiedzieć, bo ja tego nie powiedziałam jeszcze. Wrócę kamerę. Władziuś, wypiąłbyś... A nie, jest dzik już wypięty, powiem widzisz? Tak. Oni sobie coś podpięli. Zaraz po tym, kiedy pan pojechał, to nie odpala? Nie wiem, następnego dnia chyba, dobra, albo dwa sprawdzimy. Dni później, pan napisał do mnie, że mu nie daje spokoju ta sytuacja i że jest, no, źle mu z tym, że jesteśmy tak nie do końca zadowoleni z tego domku i że on zobowiązuje się, że jeśli będziemy nadal chcieli, to przyjedzie i nam ten domek rozłoży, postawi wyżej i złoży od nowa. No i pierwsza moja myśl była taka, że może nie ma sensu, bo to trochę, no wiadomo, chciałabym, żeby był wyżej, ale trochę mi się go szkoda zrobiło tego gościa. Zresztą napisałam mu, że bardzo doceniam taką propozycję, bo jest super, no i później jeszcze tak ucięła do słowa i ustaliliśmy, że dobra, jednak on przyjedzie. Więc no nie ukrywam, że mnie to bardzo cieszy, prawda? No. Ale przede wszystkim cieszy mnie w ogóle taka postawa i takie podejście do wykonywanej roboty. Bo widać, że pomimo tego, że ja powiedziałam, że jestem zadowolona, że to mi się podoba, pomimo wszystko, że dzieci są zachwycone, to musiało tam mocno siąść temu panu, gdzieś tam sobie zapamiętał, że no jakiś taki niesmak został. I bardzo, bardzo doceniam takie podejście. Napisał, że jak skończy tam swoją robotę. Wczoraj chyba mi napisał, że jak skończy gdzieś tam jakiś dach czy coś kłaść, to się odezwie i się dogadamy. No to fajnie, bo tu jeszcze nie wykluczone, że garaż drewniany taki siądzie. No zobaczymy. No. Zobaczymy, ale no ja jestem pod wrażeniem tego, jak się zachował ten pan. Bardzo fajnie. Tak. No to tak, to co, wracamy do kawki i... Wracamy. I zaczynamy ten dzień. Dzisiaj to już nie święto, dzisiaj to już coś trzeba robić. Ale wczoraj miło było sobie posiedzieć tutaj w ogrodzie, poczytać. Wczoraj dużo czytałam, jakoś miałam czas. Tak, wieczorem najwięcej czytałaś. Znaczy wieczorem nie czytałam wieczorem, ale w ciągu dnia sporo czytałam. No i powiem wam, że tak jak podejrzewałem, dobrze, że podlałem w ciągu dnia, jakby co. A bo no wieczorem... właśnie, wieczorem już byś nie podlał raczej. No i tak. To co? Strubeńko, miłego dnia. Ciao.